Osoba niezwykła, wspaniała, artystka wszechstronna, śpiewa, tańczy, recytuje, reżyseruje, rządzi, prezesuje, wymyśla wspaniałe projekty i je realizuje. Nagrodzona na całym świecie wieloma nagrodami, bo występuje naprawdę na całym świecie. A więc Izraelu została nagrodzona prestiżową nagrodą Złotej Liry za kultywowanie tradycji kultury żydowskiej na świecie. Kto to taki? The Shalom Foundation was established in 1989. It was born from love, friendship, and remembrance. Every year, the foundation organizes a nationwide contest for high school students called The History and Culture of Polish Jews. Another competition, meant for youngsters, called On Common Land, is also a part of the foundation's program. The respective ministries of culture in Poland and Israel participate in both. Amongst its many projects, the Shalom Foundation organizes international summer seminars of the Yiddish language and culture. Last year, the workshops were opened by Shevach Weiss, the former Israeli ambassador to Poland. The University of the Third Age, which includes a series of Jewish workshops. The school has been in existence since March 2006 and has approximately 200 students. The foundation published the Nobel Prize winner's compilation of poems. It was the first time that her work was translated into Yiddish. The Shalom Foundation is an active book publisher specializing in Jewish themes, and I still see their faces won the first prize of the Polish Society of Book Publishers. The foundation's other publications include Nothing is a Gift, Memory, History of Polish Jews, We Polish Jews, Jewish Children Accused, Poets of the Golden Era, and finally Mother Sony's Kitchen. Holocaust Through the Eyes of a Child is a presentation prepared by the Shalom Foundation in order to honor the Day of Holocaust Remembrance and Genocide, which takes place on the 19th of April, the day of the outbreak of the Warsaw Ghetto Uprising. This presentation is a series of educational materials which will help teachers in creating a lesson devoted to the Holocaust. Janusz Korczak został zamordowany jako Żyd, to prawda. I do tego pomnik był na cmentarzu żydowskim. Tablica w Treblince. Ale on był nie tylko wspólnym bohaterem naszych narodów. On był światowym pedagogiem. For many years, the foundation has been an active voice of Janusz Korczak's ideals. It was able to gather the funds and support to erect a monument for Janusz Korczak and his children. The foundation stone was laid by the former president of Warsaw, Lech Kaczyński. The monument was unveiled on June 1st, 2006. Ja, przychodząc z wojny dość w ciężkich warunkach, bo byłam aresztowana, byłam na Podjaku, na Bundestagu i z wszystkich tych miejscach nie mam najgorszych wspomnień. To nawet najgorsze wspomnienie mam, jak widziałam idące dzieci żydowskie z zakładu Korczaka. Korczak szedł na czele, najmłodsze dziecko niósł na rękach. Jestem bardzo wdzięczna i bardzo kocham Bogdę, która jako matka zrozumiała mnie. Thanks to the foundation's active help, it was finally possible to restore the Ghetto Heroes Memorial. Jestem córką Szmula Tencera, który w Oświęcimiu w Auschwitz miał wytatuowany na ręku numer 128266. For the past 2 years, the Shalom Foundation has organized an International Day of Holocaust Remembrance. 2007 also marked the announcement of the year of Irene Sendler. On this particular day, an old empty tram with the Star of David attached at the front roams the streets of Warsaw. Rat wytłum,
Each year, the foundation holds a nationwide appeal for people to light candles as an act symbolizing the remembrance of Holocaust victims. The first candle here is being lit by Archbishop Stanisław Dziwisz. During the 65th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising, the citizens of Warsaw joined hands in a symbolic chain of remembrance, honoring those who fought for the freedom of their city. Nie zginął cały naród. Naród żydowski jest, żyje i żyć będzie po wieki. Amen. The grand finale of this anniversary was a concert of the Israeli Symphony Orchestra under the direction of Zubin Mehta. The president of Poland, Lech Kaczynski, and the president of Israel, Shimon Peres, were present on this occasion. Przyjechali moi przyjaciele i dzisiaj są też ze mną. I to jest największe szczęście, jakie chyba w życiu mogło mnie spotkać, to jest przyjaźń. Zostałaś w Polsce po to, aby zbudować pomost pomiędzy starą Polską a nową Polską. Dlatego, że jesteś tutaj, że masz fundację, my przyjeżdżamy tutaj i czujemy się znowu częścią polskiego społeczeństwa. Byłam świadkiem. Byłam świadkiem twoich sukcesów w wielu krajach świata, w Bostonie, w Toronto, w Montrealu, w Buenos Aires. Ale wydaje mi się, dla ciebie najważniejsze jest to, co robisz tutaj w tym kraju, ponieważ wiesz, że twoją rolą jest kontynuowanie wielkiej kultury żydowskiej, która była tu kiedyś, która już nie istnieje, ale dzięki tobie istnieje w innej formie. Dziękujemy ci, Gołda. Chciałam przywitać wszystkich państwa, którzy dzisiaj w pamiętnym dniu są razem z nami. Tych, którzy odjeżdżali z tego dworca i tych, którzy ich żegnali. Chciałbym poprosić dzieci do odsłonięcia tablicy. A memorial engraving at Warsaw's Gdańsk train station was revealed on the 30th anniversary of the events of March 68. It read, "They left more behind here than they ever had." Ja jak ze starych dobrych czasów, najchętniej to ogólnie bym tutaj gdzieś przysiadł, na kolankach, tak jak to zwykłem robić jako moje dziecko. The foundation went further and established the first post-war Jewish preschool in Poland. It is now run by the Polish branch of the Lauder Foundation. Your Majesty, we are very grateful to you for this visit to the Unschlag Clause, paying homage to the memory of all Jews murdered during World War II. This is the place where helpless Jewish people were loaded by Nazis into cattle wagons and taken to death camps. Among the 6 million victims of this horrible crime were over 1 million children. The Second World War has ended, but children are still being killed in many armed conflicts around the world by famine and acts of terrorism. May it always guard your majesty from misfortune. God save the queen. We welcome your majesty with our dearest greeting. Shalom. Dzięki mojej mamie miałem cudowne dzieciństwo. Mam w tej chwili cudowne moje młodzieńcze lata. Przez to, że była w 8 miesiącu ciąży, kiedy jeszcze tańczyła na tej scenie i śpiewała, tak, w ciąży ze mną, została mi straszna miłość do tego teatru, do teatru ogólnie i nie wiem, jak potrafiłbym bez tego żyć. Pan Bóg dał nam w życiu taki skrót do najbliższego przyjaciela, dając nam rodzeństwo. Nie wiem, dlaczego niektórzy tego nie wykorzystują. Myśmy to wykorzystali. Przyszłości lat z dzieciństwa wspomnień wzywam cię. Twych oczu blask, twój ciepły śmiech, twej dłoni czuły dotyk, do którego lgnę. A tych domancy, en majne, kinderium, und wiachulem, kim te zbywą. Wisej to jest dusz tibale, uschota mogie glanz, tibak smog do zebej mele, do sich opfoklanz.
puszti bala i salt babaksen mit mochin gros dralter dach zerfalt in a fenster ne stuki gros der ganek is krim zerbeugen die wend ich wollte schon sicher allein is del kent dach tata beim tisch Napichu fati, di mama in pinku, e zicti si. W tej kolekcji powstała książka i wystawa ukazujące świat, który na naszych ziemiach istniał prawie 1000 lat i zniknął, jakby zapadł się w czarną dziurę. The exhibition was created as an answer to an appeal set up by the foundation. This appeal brought over 9,000 people back to life. They could once again be seen on photographs sent from various countries, mostly Poland. The exhibition was hosted by many prestigious and renowned galleries all over the world. And I still see their faces had openings in 30 different cities across the globe. These include Warsaw, Krakow, Frankfurt, Łódź, Los Angeles, Paris, Detroit, Mexico City, Jerusalem, Chicago, Munich, St. Petersburg, Florida, Hamburg, Boston, Poznań, Lancaster, Brussels, Prague, The Hague, San Jose, Vilnius, Buenos Aires, Montreal, Toronto, Aix-les-Bains, Lyon, Grenoble, Warsaw again, Świecie, Gdańsk, London, Sieradz, Opole, New York, and other cities. Where the exhibition was made possible by the Yeshiva University Museum, the Florence and Shafetz Hillel House at Boston University, and the Museum of the History of Polish Jews, the North American Council. The exhibition's opening ceremonies were graced by various celebrities, including Nobel Prize winner Elie Wiesel. The Shalom Foundation has organized the Zingers Warsaw Festival. The program is comprised of approximately 90 events, including concerts, plays, exhibitions, workshops, meetings, and seminars. Artists such as Urszula Dudziak, Leah Koenig, Mike Burstein, Giora Feynman, Adam Makowicz, Vadim Brodsky, Adrian Cooper, and Zalman Młotek from the Volksbühne Yiddish Theater of New York, the Cantors Moscow Choir, the Hasidic Capella, Joseph Melovana and Bencion Miller, Israel Rand, Yehesko Klang, So-Called, and others took part. Baszewi Zinger, Perec, Anski. Nasz świat został tylko na kartach historii, na kartach książek. I chciałam, żeby po prostu chociaż 2-4 dni do roku ta Warszawa znowu mówiła tym języku jidysz. I patrzyłam cały czas na ulicę Próżną. W zasadzie na te 4 ostatnie domy, żydowskie domy, ostatnia enklawa żydowskiej ulicy. To dlatego myślałam o tym festiwalu. Israel Zamir, the son of Isaac Bashevis Zinger, was a guest during a series of seminars devoted to his father's work. During Zinger's Warsaw, various Jewish music, dance, and language workshops are held. Artists from all over the world take part in concerts and performances. Photography and painting exhibitions are accompanied by various street performances, while guests become acquainted with Jewish cuisine and customs. The festival's finale concert can always be seen live on Polish television. He got to Ellis Island, met a drummer from the Highland, and a fiddler from the little town of Gander. Dear God, Moi Bóg, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible? Dimi mil bogati. Dimi mil bogati. Didle, 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 dum.
Ja dziękuję. Co jest w życiu najważniejsze? Dla mnie najważniejsze jest dom, moi przyjaciele, miłość. Dziękuję wam za wszystkie lata. Nie mogę teraz wymienić, czy mówiłam o teatrze, o moich przyjaciołach, których haniet. Ja nie wymieniłam wiele osób, dziewczyny z mojej fundacji. Słuchajcie, dla mnie jest najważniejsze, że dzisiaj się spotkaliśmy chyba nie tylko dla Gołdy, tylko dla tej kultury żydowskiej, którą ja jestem takim małym trybikiem. Kocham was i dziękuję bardzo za wszystko. Dzięki, dzięki drodzy przyjaciele. Wytrzymaliście nas.